Skąd pochodzi tytuł Twojego albumu Helsinki? Zaczęło się tak naprawdę od Kija, który pochodzi z Finlandii, czyli Tovi Jansson. Zachęciła mnie do tego, żeby rozkochać się w tych Helsinkach, w Finlandii, w fińskiej literaturze. Tolkien też, którego jestem absolutną psychofanką, bardzo, bardzo czerpał dużo z języka starofińskiego, z eposu narodowego Kalewali. także... Nie ma przypadków i napisałam po prostu piosenkę, że, że zaszyję się kiedyś w Helsinkach, że, że po prostu będzie to taka moja powiedzmy magiczna, baśniowa, elficka kraina, która jest taka zimna, trochę niedopowiedziana, tak jak ja postrzegam swoją twórczość. No i tak już zostało. Helsinki. Które muzyczne dekady mają największy wpływ na Twoją twórczość? Nie wiem jaka jest przewaga. Ja nie przywiązuję do tego takiej wagi. To nie jest tak, że my z Michałem Kuszem, moim producentem, czy tam z Rubensem, gitarzystą, siedzimy i, i mówimy dobra, musimy zrobić teraz 80-sowy numer, a teraz 90-sowy, a teraz jeszcze jakiś inny. Tylko po prostu to naturalnie bardzo z nas wychodzi, więc my mieszamy te style, unowocześniamy je, robimy to po swojemu, żeby nic nie kopiować, żeby to było nasze, także to... Nie ma czegoś takiego jak przewaga czegoś czy czegoś w naszej muzyce. Ta muzyka jest eklektyczna, nie jest przyporządkowana do żadnej szufladki, jest po prostu nasza. Kim jest bohaterka utworu, nie dobije się do ciebie? Nigdy nie pisze o sobie, albo przynajmniej bardzo rzadko piszę o sobie. Moje piosenki są zawsze po prostu w jakimś wyimaginowanym światem. Są to postaci. Mocno odrealnione, czasami surrealistyczne, I, i nigdy to nie jestem ja. Ja zawsze wymyślam sobie, lubię być narratorem, lubię kreować rzeczywistość, więc nie miałam na myśli konkretnej osoby, to jest po prostu jakaś psycholka. Skąd wziął się motyw psa w Twojej twórczości? Jestem psiarą. <noise> Jestem psiarą, identyfikuję się właśnie z takim kundlem burym, który szuka swojej drogi, który tułał się długo po świecie, który odnalazł swoją drogę dopiero po, dopiero po jakimś czasie, tak, do, po, po tym wszystkim, co przeszedł. Jakie są Twoje muzyczne marzenia? Bardzo bym chciała nie być zmuszona do tego, żeby przestać grać koncerty. Koncerty są dla mnie najważniejsze. Kocham spotykać się z ludźmi. Kocham, dawać im swoją energię, kocham odbierać od nich swoją energię, uwielbiam grać z moim fantastycznym zespołem, więc po prostu tego sobie bardzo bym życzyła, żebyśmy koncertowali i żeby było zapotrzebowanie na te nasze koncerty, żeby, żeby fani chcieli przychodzić na nie i w dalszym ciągu przeżywać to razem z nami. I gdyby to się spełniło, to w ogóle by było, byłby sztos.